Ile może świecki w kościele? To jest pytanie, które często się przewija przez nasze rozmowy, a raczej wyrażamy je we frustracji i niezadowoleniu z tego, że świeccy są niesłuchani albo się nie angażują w kościół. Porozmawiajmy o tym. A do rozmowy zaprosiłem nikogo innego, a pana Tomasza Samołyka, który samego siebie opisuje jako łysy katolik. Przynajmniej tak wielokrotnie słyszałem. Tak, niegdyś łysiejący, teraz już łysy, także ewoluuje. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Karetki w drodze. Dzięki za zaproszenie wielkie. I mam od razu pierwsze pytanie, to jest niezwiązane z naszym tematem. Czy możemy przejść na ty? Możemy, o ile widzowie na to pozwolą, bo kiedyś przychodziłem z duchownymi w trakcie nawet swoich wywiadów na ty, i spotkało się to z pewnym, no powiedzmy, niezrozumieniem, dlaczego można do duchownego mówić na ty. Że... Jak się broniłeś? Broniłem się chyba w ten sposób, że dostałem taką propozycję, czy możemy przejść na ty, i w sumie miałem taką alternatywę, że nie przejdziemy, będziemy rozmawiać sobie per proszę księdza albo ojcze. No i stwierdziłem, że taka cała czas taki bardzo szybki flashback myśli, czy to w ogóle, co teraz widzowie na to powiedzą i tak dalej. Finalnie stwierdziłem, że po prostu, że się na to zgodzę, że to będzie dobre dla atmosfery. Natomiast wielu jednak to, nie chcę powiedzieć, że zgorszyło, ale poczuli, że to jest jakieś coś dziwnego w tym. Ja mam bardzo prosty argument za tym, dlaczego można księdzu mówić na ty. Dlatego, że w liturgii zawsze mówimy księdzu na ty. I z duchem twoim, z twoich rąk. Jakby liturgia nas uczy tego, że jesteśmy równi w godności. I jeżeli to nie jest tylko jakiś konwenans, czy właśnie nie chcę kogoś jakoś tam szczególnie, nie wiem, podnieść w swoich własnych oczach i utrzymać taką relację, autorytet, ktoś, kto się uczy, no to nie mam żadnego argumentu, żeby nie mówić księdzu na ty. Mhm. Dlatego Tomek jestem. Dobra, Tomek też. A jaki masz stosunek do tego, że do tego argumentu, że to nie chodzi o szacunek, to chodzi o szacunek do sakramentu święceń, nie? Że dlatego zachowujemy tą formę, nie? To jest bardzo proste. No, liturgia zachowuje szacunek dla sakramentu święceń, bo faktycznie ten, kogo Kościół sobie wybrał na księdza, reprezentuje Kościół przed Bogiem i reprezentuje Boga wobec Kościoła. Natomiast sama liturgia uczy nas tego, żeby nie wynosić tej osoby jakoś ponad to, kim jest, tylko właśnie, że jesteśmy braćmi. I Augustyn miał świetne powiedzenie. On powiedział kiedyś: z wami jestem chrześcijaninem, dla was jestem prezbiterem. Nie? Więc wtedy, kiedy występuję w roli prezbitera i wtedy, kiedy przewodzę kultowi i tak dalej, to oczywiście mam pierwsze miejsce w zgromadzeniu zaraz za Chrystusem, ale w moim codziennym życiu jestem chrześcijaninem. Nie? Jak rozmawiam z chrześcijaninem, to jest moim bratem, no to nie będę do niego mówił proszę pana, tylko właśnie staram się zbliżyć, nie? Tak jak to się dzieje we wspólnocie, znaczy, gdzie to po prostu ma być faktycznie więź, a nie tylko stosunki. Ja się zgodziłem na rozmowę, nie na wywiad ze mną, więc muszę dalej dopytać. A co z tym takim argumentem z tradycji takiej właśnie, że mówimy tak, bo tak jest tradycyjnie, że proszę księdza, ojcze i tak dalej. Jeżeli ktoś tego potrzebuje, proszę bardzo. Natomiast jeżeli tego nie potrzebuje, bo zawsze jest takie pytanie, czy tradycja ma mi służyć temu, żebym się zblokował, czy temu, żebym się rozwinął. Ja zawsze traktuję tradycję jako coś, co mnie prowadzi dalej, nie? Co mnie prowadzi w głąb, co mnie prowadzi do jakiejś większej dojrzałości. A dojrzałość polega między innymi na tym, że rola przestaje odgrywać podstawową rolę. Podstawowe miejsce nie przypisuje roli, którą pełnię wobec kogoś, tylko faktycznie, że się zbliżam. Nie? Chrystus, jak mówi, kochajcie się wzajemnie, no to raczej myśli o czymś, co faktycznie nas zbliży do siebie, a nie czymś, co pozostawia nas w takim dystansie, który ma być utrzymany ze względu na to, że taka jest tradycja. Nie? Tradycja mówi mi, Kościół żywy to jest Kościół braci, nie? Kościół, który faktycznie współdziała. I teraz nie niwelujemy różnic, które są między nami, nie? I to zarówno jeżeli chodzi o nasze nastawienie do życia, nie wiem, poglądy i tak dalej, ale niwelujemy wszystkie różnice, które przeszkadzają realnej więzi, realnej miłości. Nie, dlatego dla mnie tradycja jest takim wskaźnikiem tutaj, ale to jest tradycja, która jest, bym powiedział, bardziej zwyczajem i pewnym konwenansem, a nie czymś, co jest, wiesz, zanotowane jako słowo objawione. Nie?
Ja kiedyś chyba w ogóle od osoby, dzięki tej osobie, Łukaszowi Serwińskiemu, którego pozdrawiamy. O, serdecznie. Nawiasem jest chyba dzięki temu, dzięki niemu doszło do naszej rozmowy, także tym bardziej dzięki Łukasz. On ma, jak wiecie pewnie, festiwal, między innymi festiwal Muzyka Divina. I tam znalazłem taki fragment, taką wypowiedź Lukasa Henninga, jednego z takich muzyków, który często tam występuje, że tradycja to nie jest oddawanie czci popiołom. I do mnie to tak, medytuję często nad tym, to jest dla mnie bardzo mocne, że to jest coś rzeczywiście żywego ciągle, nie? Prowadzącego do czegoś do przodu. No, to można też powiedzieć w taki sposób, że tradycja, którą na przykład zachowujemy w naszym zakonie, nie? To jest faktycznie jakaś rzeka, duchowa rzeka, nie? Duchowej mocy, siły, prawdy. I ona czasem płynie wąskim strumieniem, a czasem jest mocno zabagniona, ale cały czas płynie, nie? I my możemy z niej faktycznie czerpać, a nie chodzi o to, żeby ją konserwować, nie? Czy zamknąć w jakiejś cysternie, tylko właśnie w ten flow się włączyć, nie? I zawsze jak myślę o tradycji, to myślę w taki sposób, coś otrzymałem, chodzi o to, żebym to ożywił swoim doświadczeniem, swoją wiarą, swoją też moralnością i świętością i przekazał dalej, nie? A nie czymś, co właśnie jest zachowywaniem, jakimś archeologizmem, nie? Czymś, co nas ma po prostu zamrozić w minionych wiekach. Przeciwnie, nie? Mamy czerpać siłę z tej tradycji, tak, jak czerpie żywe słowo z pisma i dawać to dalej. Ale wrócimy do rozmowy, nie? Tej, na ten właściwy temat. Jeśli musimy. Jeżeli musimy, no właśnie, wiesz, no trochę musimy, no bo jednak obiecałem, że będziemy rozmawiać o roli świeckiej w Kościele i takie otwierające pytanie, czy znalazłeś swoje miejsce? Po, w Kościele. Wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze, żeby je odnaleźć po kilkunastu albo może nawet kilkudziesięciu latach błądzenia. Mówię tutaj o odkryciu swojego powołania po prostu. Pewnie niektórym to zajmuje kilka dni, niektórzy to wiedzą w ogóle z jakichś powodów. Mam takich znajomych w swojej wspólnocie, którzy są, po prostu rodzą się z tym, nie wiem, wiedzą, że będą księżmi, wiedzą, że będą służyć w taki czy inny sposób. A niektórzy tacy jak ja muszą całe życie może do tego dochodzić, sponiewierać się kilkadziesiąt razy w trakcie, popełnić bardzo dużo błędów i ja miałem tą drogę, więc... Ale poczekaj, zatrzymam cię. Jak mówisz powołanie, to brzmi tak bardzo wzniośle, nie? Najczęściej powołanie kojarzy się ludziom, no właśnie, bycie księdzem, tam zakonnikiem, małżonkiem, ewentualnie lekarzem albo strażakiem. Jak to słowo rozumiesz? Co to znaczy to powołanie? No tak, zdaję sobie sprawę, że pewnie to tak jakby ktoś sprawdził słownik albo w ogóle jakieś takie dobre rozumienie, jak Kościół to rozumie, to pewnie popełnią jakąś tutaj w cudzysłowie herezję. Żadnej. Nie? Jeszcze nie. Okej, właśnie, fajnie, że jesteś, to będziesz jakby co to prowadził. W ogóle muszę sobie zbierać takie potwierdzenia w ogóle, albo zawsze z duchownym być obok, ale dobra. Zmierzam do tego, że ja... Powołanie rozpatruję w swoim życiu jako realizowanie pomysłu Pana Boga na moje życie, a nie swojego pomysłu na życie. Tak w wielkim skrócie. I ten pomysł Pana Boga na twoje życie, który teraz odczytujesz, jest czym? Jaki on jest? W wielkim skrócie, bo ja w ogóle... Ja o tym wszystkim opowiadam, jak teraz jeżdżę ze swoim świadectwem po Polsce i opowiadam o tym godzinę, w jaki sposób to świadectwo, to swoje powołanie odkryłem. Ale w jakim skrócie, jakbym miał zakończyć, po prostu zwieńczyć to opowiadanie, to moim powołaniem jest naśladowanie Jana Chrzciciela, czyli to, co powiedział u Jana w rozdziale chyba trzecim, żeby on wzrastał, on, Jezus, a ja się umniejszał. No to jest historia mojego życia. Moja historia mojego życia to jest permanentne powiększanie siebie, swojego ego, pokazywanie siebie na scenie, w książkach, w publikacjach, też na YouTubie w pierwszej fazie działalności. No i taka to była moja permanentna walka pychy, mojego budowania ego, mojej tożsamości, pokazywania moich ciekawych wewnętrznych światów i tak dalej. A Pan Bóg cały czas powiedział, a ja mam inny pomysł. Jak zejdziesz na drugi plan, jak będziesz grał drugoplanową rolę, to będziesz się czuł tam lepiej, nie? Więc ja odnalazłem powołanie w tym, jako ten, który gra drugie skrzypce. Wow, a jednocześnie nie zrezygnowałeś z YouTube'a i występowania przed kamerą. No nie, bo... Jak to ci się łączy? W ten oto sposób, że w pierwszej fazie mojego kanału, tak jak powiedziałem, on w ogóle był bardzo ściśle taki związany z polityką. Byłem takim zapiewajłem jednej partii i właściwie on sprowadzał się do tego, żeby po prostu kumulować, dostrzegać w przeciwnikach tej partii albo tej opcji
cechy negatywne i uwypuklanie ich, a nie dostrzeganie tych samych złych cech w tej partii mojej, w cudzysłowie mojej, i we mnie samym. I to też była oczywiście chora droga. Dodatkowo na tym kanale cały czas, tak jak powiedziałem, właśnie budowałem tą swoją wielkość. Myślę tu w ten sposób, że wystawiałem siebie na pierwszy plan. Moja prawda była ciekawsza niż jakakolwiek inna prawda. Moja racja, moje poglądy, moja muzyka, którą słucham, moje filmy, które prezentuję. Natomiast to był bardzo długi proces, więc ten proces zakończył się tym, że znacznie lepiej się czuję w roli osoby, która oddaje ekran, czas ekranowy na moim kanale innym osobom, innym dziełom w kościele, innym artystom, szczególnie w ogóle z tematem sztuki jestem związany, bo właśnie ta wspólnota, która mnie odmieniła, której właśnie mottem jest ten fragment, potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszam, czyli wspólnota Veraikon, to jest ten charyzmat. I do tego zmierzam, w sensie, że bardziej lepiej się czuję w momencie, gdy zapraszam na przykład małżeństwo, które się kiedyś rozwiodło i później nawróciło się i wzięło ślub, odnowiło sobie sakrament małżeństwa i założyło na przykład fundację, która ratuje małżeństwa. I przedstawienie tej historii jest dla mnie dużo ciekawsze niż na przykład to, że słuchajcie, dzisiaj opowiem wam na temat fajnego filmu o miłości i na przykład Fellini i tam dalej. I to jest de facto pokazywanie tych filmów, ale tak naprawdę to jest pokazywanie siebie, jak jestem wrażliwy, fajny, ciekawy. Erudyta. Tak, erudyta i tak dalej, intelektualista. A to jest taki, bym powiedział, powołanie odczytane jako globalna, generalna postawa życiowa. Tak. A w konkrecie, okej, przyjmujesz te postawy w różnych okolicznościach, ale czy dla ciebie powołanie to też jest właśnie powiedzenie sobie, no nie wiem, jestem mężem, jestem tam, nie wiem, członkiem wspólnoty, właśnie mówisz o Veraikon. Zresztą serdecznie pozdrawiamy Veraikon i Tomka Biłkę. Zresztą na twoim kanale też jest rozmowa tak, z Tomkiem. Wróg, pozdrawiam. Tak, właśnie. I też inne osoby, artystów zaangażowanych we wspólnocie. Czy dla ciebie to powołanie to faktycznie jest tylko to wewnętrzne, ta wewnętrzna postawa, czy to są właśnie te różne rzeczy, które robisz? Jak najbardziej to się musi w konkrecie przejawiać i zanim to powiem, to, bo ja mam, uważam, że w ogóle w życiu chrześcijańskim, w życiu katolika zamienienie tej idei abstrakcji w konkret to jest w ogóle taki chyba najważniejszy moment, bo my często, dużo jest na przykład takich mądrali jak ja, żeby nie było, cały czas to uskuteczniam na swoim kanale, gdzie bardzo łatwo jest mi uciekać do abstrakcji, do jakichś haseł, do jakiegoś czegoś, a w konkrecie już jest trudniej, więc jak najbardziej mam taki szablon, który staram się codziennie przymierzać do planowania swojego konkretnego dnia, jak ma ten dzień wyglądać. Tylko jednocześnie podkreślam, zanim powiem o tym szablonie, że to jest szablon, którego w ciągu 30... Nie, porównuję to tak jak na przykład do taga na ścianie. Ten szablon taki, co się robi jakieś malunki na ścianie. Jest tak, że ja go czasami w ogóle nie używam w ciągu dnia, bo jestem leniem, bo mi się nie chce, bo jestem grzesznikiem. Czasami odciskam bardzo lekko, czasami przesadzam, czasami wychodzi coś strasznego, ale no codziennie go biorę do ręki, staram się przynajmniej. Więc on wygląda w konkrecie tak, że na pierwszym miejscu staram się, aby był Bóg, ale w ścisłym rozumieniu, to znaczy, bo ja mam tą specyfikę, że moja praca się trochę miesza z Bogiem, nie? Że ona przenikają się te światy, więc na pierwszym miejscu jest Bóg jako moja relacja z Nim. Bardzo konkretne rzeczy, jak spowiedź regularna, jak sakramenty, jak relacja z Nim, jak stanie w obecności Jego codziennie, nie? Modlitwa, różaniec, no pierwsze piątki miesiąca i tak dalej, Eucharystia. To jest ważne. Na drugim miejscu to jest rodzina. Mówię o mojej żonie i bliskich. I to też się przejawia w takim konkrecie, jak naprawdę w pierwszej kolejności dbanie o to, żeby ona czuła się, że jest w moim życiu, że jest w moim życiu z ziemskich spraw najważniejsza, że ja jej poświęcam czas, że praca nie zakłóca mi obowiązków rodzinnych, obowiązków domowych, jak sprzątanie toalety, jak umywanie naczyń. Dobra, mamy zmywarkę, ale no, wiem o czym to mówimy, się musi tam włożyć. Że tak, że w ogóle jak żona teraz to słucha i mówi, kiedy ty włożyłeś ostatnio coś tam? W sensie to jest na pewno dla niej, ale mówiłem, że to nie jest model, to jest model po prostu, do którego dążę. I na trzecim miejscu jest moja praca. Twoja praca to jest tylko YouTube, czy robisz też coś poza? Od września
tamtego roku tylko YouTube, bo zaryzykowałem, to znaczy no, poddałem się temu marzeniu Pana Boga na mnie i powiedziałem, dobra, no to idźmy na całość i rzeczywiście, jak to mówi też, jeżeli mówimy o Veraikon, to muszę brata Jacka Hajnosa, założyciela tej wspólnoty, wspomnieć, który mówi, że Pan Bóg zawsze płaci za swoje zlecenia. I rzeczywiście w moim życiu to się też sprawdza, jak rzeczywiście miałem wiele razy, odchodziłem od pomysłów Pana Boga, jak ten smutny, ten bogaty młodzieniec, który odszedł smutny, nie? I powiedział, że nie, ja nie zostawię tego, ja nie zostawię swojego kanału, swoich pieniążków na etacie bezpiecznych i tak dalej. Ale w momencie, gdy rzeczywiście odszedłem z tego, w sensie poszedłem za nim, to wszystko się zaczęło układać i się cały czas układa. Ale chyba zgubiłem wątek. Nie zgubiłeś go. Znaczy, wiesz, jeżeli chciałbyś komentarz teologa do tego, co powiedziałeś. Bardzo chętnie. No, napisz. To, co powiedziałeś w ostatniej części, o tym, że właśnie na pierwszym miejscu masz Boga i starasz się z Nim spędzać czas i Jemu być podporządkowanym w tej postawie, która potem się przekłada na Twoją postawę w rodzinie, a potem na Twoją pracę, to się fachowo nazywa Ordo Amoris, czyli porządek miłości. Mhm. Nie? Że jeżeli faktycznie jestem chrześcijaninem, który chce żyć z Bogiem, no to On porządkuje mi życie i moje miłości, to czemu poświęcam czas, energię, zaangażowanie. No i właśnie jeżeli ta hierarchia tych osób, które kocham, jest właściwa, no to możemy mówić o tym, że to życie ma szansę na to, żeby być spełnionym. Chcesz zapytać? Mhm. A jak, bo z tym mam problem, też opinia teologa i duchownego, poproszę. Jak bardziej być skutecznym w realizowaniu tego porządku, bo wiele rzeczy próbowałem i może masz jakiś... Jak tylko się dowiesz, powiedz mi. Aha, dobra. Niektórzy mówią, wiesz, to, że się w tym gubimy, to przychodzi z wiekiem, to znaczy przybiją wieko i wtedy przejdzie. Aha, nie? Więc to... okay. Znaczy ja myślę, że to jednak jest cały czas to zmaganie, wiesz, to świetnie Święty Paweł opisał w liście do Rzymian, nie? Że on właśnie mówi, ja już wiem, że prawo we mnie nie powinno działać, nie? I nie powinien we mnie działać grzech, nie? A jednocześnie wciąż się o to potykam, nie? Wciąż właśnie ten grzech ma jakiś głos, nie? Wciąż ta słabość. Potem w liście do Koryntian, to jest mój ulubiony fragment pism Pawła, w 12 rozdziale drugiego listu do Koryntian, Paweł pisze o tym, że jego słabość go zwyciężyła, nie? I trzykrotnie prosił Pana, żeby odszedł od niego, i to jest pytanie, czy chodziło o to, żeby odszedł od niego wysłannik szatana, który go policzkuje, czyli ta słabość, czy po prostu był tak już zniechęcony tymi porażkami, że mówi, to ja już nie chcę być chrześcijaninem, żeby po prostu nie czuć tego ognia, że cały czas nie daje rady, nie? I wtedy Jezus mu powiedział, wystarczy ci moja łaska, bo moc się doskonali w słabości. I dla mnie to jest taki fragment, który nie ja to wymyśliłem, to Bernard Clairvaux wymyślił, że w tym zdaniu chodzi o to, żeby pamiętać o tym, że jesteś słaby i w czym jesteś słaby. Jak to masz przed oczami, że coś ci nie wychodzi i to jest po prostu twoja słabość, coś, co jesteś z tym zrośnięty, nie? Że o to zawsze się potykasz, to wtedy musisz sobie powiedzieć, ok, to ja to mam przed oczami, wobec tego proszę o pomoc. Nie? Wobec tego nie pakuję się w konkretne sytuacje. Ale właśnie nie zapominam o tym, co jest moją słabością, ale stawiam sobie to przed oczy, nie? Żeby wiedzieć, jak w to wejdziesz, to się potkniesz. Nie? Żeby się nie potknąć, potrzebujesz pomocy. Więc cały czas modlisz się o to, Panie Jezu, bądź ze mną, bo jak nie będziesz ze mną, to upadnę. Mhm. I to jest, dla mnie to jest jeden z najskuteczniejszych sposobów na to, żeby nie stracić takiej czujności, nie? Że jednak przywołuję sobie, wiesz, obecność Chrystusa i mówię, no po prostu znam swoje wady, Jezu. Nie? Jak nie będę pamiętał o Tobie, to wtedy się potknę. A jak mówię, wystarczy mi Twoja łaska, to znaczy wystarczy mi Twoja obecność, żebym nie upadł, to wtedy staje się mocny. Nie? No ale tak jak mówię, wiesz, to i Święty Paweł, i Joachim Badeni, który z tym właśnie przejdzie nam z wiekiem, on też to cytował, czyli taki święty dominikanin, staruszek, kiedy go poznałem, to mówią, no niestety, ale to jest zmaganie, które się nie kończy. Ale z drugiej strony w ogóle to jest też paradoks, że z jednej strony właśnie bardzo chciałbym, żeby ten porządek miłości był zachowywany bardziej skutecznie, ale też odkrywam w swoim życiu, że te wszystkie właśnie porażki, te upadki, to jest w sumie w tym samym kluczu. Ja je trochę, może to zabrzmieć na dzisiejsze czasy jakoś tak totalnie absurdalnie dla wielu, ale ja w jakiś sposób jestem za nie wdzięczny, bo tak jak mówiłem, ja bardzo mam skłonność do, no chyba każdy, ale ja mam większy chyba stopniu niż przeciętny człowiek do pychy, do jakiegoś takiego budowania siebie, że te one jednak wyrabiają pokorę, te upadki, nie? Że można w nich widzieć taką wartość, nie? Że jesteś po prostu
nie napompuj się tak po prostu w ludzy, nie? W sensie, że nie jesteś... Bo często jest tak, że właśnie to jest chyba teraz w niedzielę o tym, że nie wiecie, o co prosicie, nie? Że Jezus mówi, że rzeczywiście ja często prosiłem o to, żeby Panie Boże, no to już, nie wiem, już oczyś mnie z tych nałogów, oczyś mnie z tego, daj, żebym modlił się codziennie, daj mi oczyś mnie z lenistwa i tak dalej. Tak naprawdę pod tym głęboko gdzieś tam kryła się nie chwała Pana Boga, tylko moja chwała, nie? Że... No tak, będziesz czuł się doskonały, tak. To już będzie fajnie, nie? Tak, wtedy, że... Tobie jest potrzebne to poczucie doskonałości. Tak. Jezusowi często nie jest. No chyba najczęściej, bo nie przed grzeszników przed powołać, nie? No otóż to nie, ale wiesz, to trudno jest to unieść. Znaczy, ja się cieszę, że spotkałem, wiesz, narcyza, który, wiesz, zna moje wady, w takim sensie z autopsji, nie? Bo to z tym się mierzę doskonale, jakby, wiesz, no, nie chcę powiedzieć, że codziennie, tak, bo to by tak brzmiało, że bardzo aktywnie walczę z moimi wadami, to tak nie jest. Ale doskonale to rozumiem, znaczy, że znaleźć pokorę, to znaczy ten balans pomiędzy właśnie moimi talentami i tym, co faktycznie jest moją wartością, tym, co potrafię, tym, co się nauczyłem, tym, czym potrafię też jakoś posługiwać, a swoimi słabościami. Najczęściej jest tak, że próbujemy jedno ukryć. Jak jest być pokornym, to znaczy nie docenić siebie. A być pysznym, to znaczy właśnie nie zwracać uwagi na swoje wady. A właśnie nie, pokora to jest to, że widzę jedno i drugie. To jest prawda o sobie. Tak. I chwytam i mówię, jestem narcyzem i lubię, jak mnie ludzie chwalą, ale wiedząc o tym, chcę jednak działać dla ludzi, a nie na pochwałę. Nie? Tak, w ogóle przypomniało mi się to, jak kiedyś byłem właśnie u dominikanów w Krakowie w spowiedzi i tam był taki starszy ojciec, który... Ja powiedziałem w ogóle coś tam wyjawnie swoje grzechy, że powiedziałem, że czuję się w lepszy... Ale on 13 zakazał spowiedzi publicznej. Ale to jest takie... Wszyscy to wiedzą w ogóle, już ja to widać na kanale, wystarczy mój kanał oglądać, że czasami, szczególnie dawniej, czuję się lepszy od innych, nie? Że coś takiego powiedziałem, że czuję się mądrzejszy, czy coś takiego powiedziałem. On mi powiedział, że no to co? No to co z tego? Ja na przykład mówię najlepsze kazania tutaj wśród dominikanów, w ogóle wszystkich. Słyszałeś moje kazania kiedyś? Ja słyszałem po prostu i on mówi, że no są najlepsze, no ale dlaczego mam się z tego powodu czuć lepiej, lepszy od innych, nie? Że można być rzeczywiście w czymś najlepszym, obiektywnie, to jest to prawda, ale budować z tego swoją wartość nad ludźmi już to jest zguba. Wiesz, dzieli się twoim doświadczeniem i o to też mi na tym bardzo nie zależy, bo mówisz, znalazłem swoje powołanie, nie? A teraz jest wiele osób, które mówią, no moje miejsce w kościele to jest co najwyżej to miejsce w ławce, które zajmuję w niedzielę. Gdzieś tam próbuję prowadzić życie wewnętrzne, czy właśnie jakieś życie z Panem Jezusem, ale jakbyś miał podać jakieś takie pomysły, czy jakąś pomoc tym wszystkim, którzy szukają swojego miejsca, to znaczy i odczytania tego wewnętrznego, tej zasadniczej wewnętrznej reguły, która mnie prowadzi do Chrystusa, ale też konkretnego zaangażowania. To czy miałbyś jakieś podpowiedzi? Posłużę się nie swoimi podpowiedziami, tylko chyba najmądrzejszą podpowiedzią, jaką usłyszałem niedawno dosyć w rozmowie właśnie ze wspomnianym Jackiem Hajnosem, który powiedział, że właśnie w sumie sednem życia chrześcijańskiego katolika jest to, żeby nie realizować swoich marzeń, na przykład na temat Kościoła, swoich pragnień, tylko realizować marzenie Pana Boga o sobie, nie? No i zasadnicza kwestia teraz jest to po prostu odkryć. To jest bardzo trudne, ale da się to zrobić. Jacek, bo też jesteśmy na ty, podaje takie kroki jak po pierwsze spotkanie się z Jezusem i też znowu w konkrecie, można tu wymieniać, w jaki sposób się z Nim spotkać, rzeczywiście poświęcać Mu czas, traktować Go poważnie i w życiu sakramentalnym i w ogóle. Słuchać, na drugim etapie słuchać swoich pragnień, bo każdy ma jakieś pragnienia i ryzykować, to znaczy podejmować, sprawdzać, czy te pragnienia działają w praktyce, bo Pan Bóg w moim życiu przynajmniej nigdy nie działał na zasadzie, tak jak myślę, że dużo dzisiaj osób czyta Szukanie Powołania, że czekają, Panie Boże, no mów, powiedz mi, kiedy, co mam robić? Aha, mam założyć kanał na YouTubie i mówić o Panu Bogu. No nie, no Pan Bóg tak nie działa. Tak działa zły, tak działa szatan, który mówi właśnie konkretnie, jesteś beznadziejny, jesteś tam, na przykład jesteś wstydem w moim życiu, nie? To jest moja tożsamość w ogóle przez wiele lat, że utożsamienie ty jesteś wstydem, nie? Jesteś nieczysty w ogóle i to jest twoja prawda o tobie.
a Pan Bóg zachowuje tą naszą wolność, tą tożsamość i On delikatnie daje sygnały, daje po prostu takie, takie bardzo lekkie, to jest w Piśmie Świętym, jest takie lekkie powiewy wiatru, czy coś takiego, już nie pamiętam, jest chyba przy wątku z Eliaszem. Tak, tak, królewska. Tak. I tak działa Pan Bóg. I właśnie na tym polega, żeby tego słuchać i ryzykować i konfrontować to ryzyko z tymi pragnieniami, czy czuję się zadomowiony. I ja znowu zdaję sobie sprawę, że mówiąc to, czy czujesz się zadomowiony, czy spotkałeś się z Jezusem, mówię jakimiś ogólnikami, no bo to jest rozprawa w konkretach na wiele, wiele tomów pewnie, nie? Jak to robić. Ale rzeczywiście Pan Bóg też prowadzi w tym, że to nie trzeba jakichś tam praktyk, właśnie książek, jak odkryć swoje powołanie, chociaż lubię, na przykład bardzo mi pomogła książka wydawnictwa, chyba nie wiem, czy mogę w tym miejscu. Możesz, tak. Nie pamiętam, dobre rzeczy promujemy. Chyba wydawnictwo RTCK, wydaje mi się, Ojca Szóstaka, więc dominikanina, o Wielka Ryba chyba się, tam Wielka Ryba chyba się nazywała, historia Sary i Tobiasza, który odczytał jako szukanie swojego powołania. Można takie rzeczy czytać, one są na pewno pomocne, natomiast wierzę, że Pan Bóg też sam prowadzi. Ja mam takie doświadczenie na przykład z Lectio Divina, pierwsze moje doświadczenie po rekolekcjach właśnie Vera Icon. Czytałem o Lectio Divina, w sensie nic nie czytałem o Lectio Divina, a w naszej wspólnocie jest taki, nie wiem, taki wymóg, w cudzysłowie, nie pod jakimś ciężarem grzechu, żeby codziennie praktykować Lectio Divina. I pamiętam, że na początku zrobiłem to pierwszy raz po rekolekcjach i przeżywałem niesamowite rzeczy na tej modlitwie, nie wiedząc, czym jest Lectio Divina. I okazało się później, jak zacząłem czytać o tym, że przeżyłem wszystkie te momenty dokładne, które są opisane w wszystkich tych praktycznych, no nie wiem jak powiedzieć, tutorialach Lectio Divina, łącznie z odwróceniem się słowa przeciwko mnie, z kontemplacją na koniec, gdzie po prostu naprawdę leżałem ze łzami i w ogóle odkryłem tożsamość Boga w ogóle, że ja miałem cały czas złą perspektywę Pana Boga w moim życiu. I od tego momentu zacząłem czytać o Lectio Divina i nigdy nie zrobiłem poprawnego Lectio Divina. W sensie tak, jak Pan Bóg mnie poprowadził wtedy, nie? Więc wydaje mi się, że tak jest trochę też szukaniem powołania, nie? To jest taki fragment w pierwszym liście Jana, w 2,27, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, a często mnie zawodzi, więc może to nie jest tam. Znaczy na pewno w liście do Jana, gdzie on mówi, nie potrzeba, że wam nauczyciele, bo macie namaszczenie świętego. Hmm. Nie? I to jest taki fragment, który często mnie utwierdza w tym, że ta intuicja wewnętrzna, no to jest coś, co naprawdę czemu warto zaufać i zaryzykować. Natomiast ja zawsze jednak mówię, zweryfikuj po owocach. Nie? I zweryfikuj po tym, czy to nie jest tylko właśnie miłe doświadczenie na modlitwie, a tak naprawdę twoje życie się nie zmienia. Natomiast jak tak mówisz o tym szukaniu powołania, to myślę, że to jest absolutnie indywidualna sprawa. I to mi się podoba, co wspominasz o tym marzeniu Pana Boga. Ja kiedy o tym myślę, to znowu trochę tak się podzielę z tobą, tym, co ja myślę o powołaniu, to myślę sobie tak, że nawet w naszym ciele jest wypisane nasze powołanie. To znaczy te różne predyspozycje, jakie mamy, nie? Czy jesteśmy łysi, czy nie, czy mamy łatwość w mówieniu, czy też nie, czy mamy taki talent, czy inny, czy bardziej jesteśmy ściśli, czy bardziej tam, nie wiem, humanistyczni, chociaż uważam, że najlepszy humanista jest ścisły. W każdym razie to odczytanie swoich talentów, umiejętności, predyspozycji fizycznych jest częścią odczytania tego planu Bożego, bo jeżeli faktycznie Bóg mnie stworzył, to stworzył mnie jakimś. Jeżeli stworzył mnie jakimś i On chce w moim życiu działać, no to też nie dlatego dał mi, nie wiem, wysoką sylwetkę, żebym udawał kogoś niskiego, nie? I tak samo nie po to dał mi konkretny talent, żebym go nie wykorzystywał, tylko właśnie w tym chcę się posługiwać, nie? I w tym jakoś już mówi do mnie, czym jest moje powołanie. A drugi taki krok, z tych, których nie wspomniałeś, to bym powiedział, że też jest chyba dosyć istotne to, jak odczytuję moją drogę taką duchową, nie? Czyli, że Pana Boga też poznaję w jakimś konkretnym przekroju, czy w jakiejś konkretnej perspektywie. Coś mnie w nim porusza bardziej, a coś mniej, nie? Jakiś rodzaj modlitwy, doświadczeń wewnętrznych, jest bardziej wyrazisty, inny nie, nie. I tam, nie wiem, są osoby, które są bardziej kontemplatywne, a są takie, które są bardziej akcyjne. I to też może być jakiś sygnał od Boga do tego, żeby odczytać swoje miejsce i swoje powołanie. Ale z tego takiego wysokiego teologicznego poziomu ja muszę jednak zejść do konkretu, bo powiedziałem sobie, że jedną z moich ról tutaj to jest bycie jednak adwokatem diabła.
I załóżmy, że ktoś rozpoznaje swoje powołanie w kościele jako świecki i właśnie chce włożyć swoje zaangażowanie w kościół, no i napotyka trudności. Ty, z tego co słyszę, wybrałeś trochę taką ścieżkę, zrobię to nieco z boku, nie? Bo ten YouTube to jest takie medium, gdzie mogę powiedzieć cokolwiek chcę, jestem niezależny od nikogo, no zależny jestem od widzów, jak to się im spodoba i to będą z tego korzystać, no to będę miał środki na utrzymanie, ale zasadniczo jesteś mocno niezależny, nie? Czy masz w swoim takim doświadczeniu i czy jakoś to znasz właśnie, nie wiem, jak to włączyć tą wspólnotę oficjalnego kościoła, nie? Myślę wraz z hierarchią, wraz z księżmi, czy właśnie w jakąś wspólnotę przy, nie wiem, parafii, czy gdziekolwiek jakoś takich tych strukturach, które nam się kojarzą po prostu z kościołem bardziej niż tylko takim indywidualnym zaangażowaniem w głoszenie. Po pierwsze, to chyba, mimo że rzeczywiście diagnoza co do mojego kanału jest na pewno dobra, to jednocześnie w ramach tego kanału też zdarza mi się współpracować z tym instytucjonalnym kościołem. Współpracować to może zbyt dużo powiedziane, bo raczej wychodzę z inicjatywą, żeby pokazać jakiegoś duchownego, jakieś dzieło, które prowadzi i pokazać je ludziom i je wesprzeć dla kościoła. No po prostu w ten sposób też wyobrażam sobie swoją służbę. Ale czasami też się zdarza, teraz na przykład uważam, że to jest dosyć ciekawa inicjatywa, że dostałem propozycję, nie wiem, czy mogę jeszcze to zdradzać, więc nie będę jakby bez nazwisk, żebym od jednego ojca, a dobra, zdradzę najwyżej, od ojca Tomasza Maniury, Oblata, żeby mówić o oddawaniu przestrzeni medialnej do duszpasterzy młodzieży w całej Polsce. To znaczy, to będzie spotkanie duszpasterzy, różnych zakonników i tak dalej. I ksiądz ojciec Tomek wpadł na taki pomysł, żebym ja do nich mówił. Ja w pierwszej kolejności pomyślałem, że to jest szaleństwo w ogóle, że oczywiście odezwały się we mnie takie, że ja mam mówić do ludzi, którzy zjedli na tym zęby, że w ogóle no, coś idiotycznego. Natomiast później zdałem sobie sprawę, że to jest właśnie też ta pycha trochę, że sobie odbieram kompetencji, no bo jednak jakby nie patrzeć, no jakoś ten kanał powstał i mam pewne kompetencje, żeby się nimi dzielić, nie? Więc uważam, że w ogóle to jest taka dla mnie jedna przestrzeń, bardzo, bardzo ważna i którą bardzo doceniam u księży, czyli odebranie sobie kompetencji trochę. To znaczy dużym przekleństwem jest to, że przekleństwem samo słowo, błędem z mojej perspektywy jest to, że księża sobie dodają kompetencji, których nie mają. Bardzo to jest widoczne w na przykład współpracy właśnie wspólnoty mojej Veraikon z księżmi, którzy twierdzą, że oni mają tutaj takiego pana Józka, który im zrobi fajniejszy ołtarz albo fajniejszy grób pański. No i poza tym on to zrobi za 200 zł. No i poza tym po co to robi z drewna, jak można ze styropianu, bo to tak samo wygląda, nie? No i on się na tym zna i ten pan Józek rzeczywiście zrobi jak zrobi. No i potem te kościoły i ta sztuka sakralna współczesna w mainstreamie wygląda tak jak wygląda. Więc to tak trochę myślę, że schodząc z tematu. Bo Nie zupełnie, no bo jedną z przeszkód, o które właśnie pytam, jest to, ją nazwałeś, nie? Mhm. Że ksiądz zajmuje trochę za dużo miejsca, nie? I zajmuje miejsce właśnie dlatego, że jest mianowany w obszarach, w których nie ma kompetencji, nie? No ja jestem dyrektorem wydawnictwa, nie? Znaczy dlaczego jestem dyrektorem wydawnictwa, nie? Znaczy znam się na rynku książek? Mhm. Nie znam się. Nie, po pięciu latach mogę powiedzieć, że nie wiem, jak się robi pieniądze na książkach, w szczególności katolickich, nie? Czy religijnych. I to, że mam różnego rodzaju talenty, to wcale nie znaczy, że zjadą wszystkie rozumy. Nie? I teraz dopuszczenie świeckich to jest no wyraz właśnie takiej rozsądnej pokory, znaczy tego, że ja po prostu wiem, co jest moim atutem. Tak? Ja mogę, nie wiem, zaprosić Tomka Samołyka do rozmowy i z nim pogadać, mam nadzieję, ciekawie dla widzów. Na tematy związane z kościołem. Mogę opowiadać o książkach i powiedzieć, dlaczego uważam, że ta książka jest dobra i nie wiem, mogę pracować z autorem na tym, jaką książkę chciałbym, żeby napisał. Natomiast naprawdę marże i kanały dystrybucji i tam, nie wiem, prowizje i wszystkie inne rzeczy, to jest coś, o czym nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, przez te lata czegoś się nauczyłem, tak? Ale to jest właśnie, wiesz, no, zdobywanie kompetencji, których zasadniczo nawet nie potrzebuję jako ksiądz, nie? A można sobie wyobrazić taką sytuację, że i tak nie dopuszczam świeckich, no bo jestem księdzem i ja wiem, tak? Mam mianowanie na to, żeby być dyrektorem, więc
Sorry, no ale co, tak. Ty jesteś tutaj właśnie w roli wypełniania moich poleceń, a nie współtworzenia jakiegoś dzieła, nie? Więc to jest, rozumiem, jedna z tych przeszkód. Ale wydaje mi się, że też to działa w drugą stronę, to znaczy, bo nie chcę też tak mówić, że księża są winni tej sprawie, bo często świeccy odbierają kompetencje duchownym w sprawach. Właśnie ja tak sobie myślę, że ja to w sumie robię tak naprawdę na swoim kanale. Trochę, no bo jednak mój kanał zajmuje się trochę mówieniem o Panu Bogu, tylko akurat tak się usprawiedliwiam, że rzeczywiście wszyscy jesteśmy powołani do szerzenia dobrej nowiny, nie tylko duchowni. Problemem znaczy, chyba byłoby to, ale dużo jest takich treści kanałów, gdzie świeccy trochę biorą kompetencje, przyjmują kompetencje duchownych, na przykład w... No bo duchowni są na przykład od tego, żeby wyjaśnić prawdę wiary, nie? I chyba nie muszę mówić, co się dzieje na przykład w internecie dzisiaj, czy w ogóle w przestrzeni publicznej, gdy świeccy wyciągają sobie swoją prawdę. No tak, ale wiesz, to jest jedna jest rzecz mówienia swoich opinii, a druga, że to jest kompetencja teologiczna. I nie tylko duchowni mają kompetencje teologiczne. Ja znam całkiem sporo świeckich, którzy są genialnymi teologami Pisma Świętego. Nie? Maria Szamot, której książki wydajemy, to jest osoba, która ma takie kompetencje teologiczne, których no, naprawdę ze świecą szukać u wielu duchownych. Nie? A jest to osoba właśnie totalnie świecka, wiesz, jakby zupełnie spoza tego hierarchicznego tam, czy konsekrowanego życia. Nie? Po prostu no, ktoś to odczytuje Pismo Święte i naprawdę, wiesz, robi to genialnie. Chociaż oczywiście poddaje to pod weryfikację, nie? I mówi jakby, no właśnie, nie jestem duchowna, nie jestem tego mianowana, poddaję to pod weryfikację władz kościelnych, czy tam nie ma błędu, wiesz, jestem otwarta na krytykę i możemy coś tam zmienić, nie? No bo to jest moja intuicja. Nie, ale inny przykład, wiesz, Michał Wilk, nie? Który jest biblistą i prowadził, dawniej to się nazywał Orgenes, teraz Bible Note, to jest znowu ktoś, kto ma po prostu kompetencje teologiczne, nie? Nie jest duchownym. Ale pójdźmy dalej, wiesz, znam osoby, które są świeckimi kierownikami duchowymi. Nie? No bo mają kompetencje w ramach życia wewnętrznego i duchowego, nie? I przeżyli na własnej skórze i na własnym sercu jakiś proces, nie? I teraz mogą towarzyszyć komuś innemu. No to tak też funkcjonuje, jeżeli się nie mylę, tak też funkcjonują w Szemenew świeccy, nie? Którzy właśnie żyjąc w danej wspólnocie przez długi czas prowadzą innych. Właśnie w tym życiu wewnętrznym, nie? I w życiu w tej wspólnocie, no bo mają te kompetencje. To jakie mają kompetencje w takim razie wyłączne dla siebie duchowni, oprócz oczywistych, jak wynikające z posługi sakramentu święceń? Znaczy mają przede wszystkim, właśnie myślę, że to wcale nie jest oczywiste, co wynika z sakramentu święceń, nie? Bo sakrament święceń... No nie mogą świecki udzielić, spowiadać. No tak, więc właśnie masz konkretne takie uprawnienie, to nie jest dobre słowo, masz konkretne daną władzę przez Chrystusa do sprawowania sakramentów dla wspólnoty. I tak naprawdę tym fundamentalnym i w Kościele przez długie wieki zasadniczym działaniem księdza było sprawowanie kultu. Mhm. Nie, jestem prezbiterem dla wspólnoty, która mnie wybiera po to, żebym ja sprawował dla niej kult. Natomiast tym, co jest wezwaniem ze święceń, to jest wezwanie do służby. Nie? To jest, przyjmuje kapłaństwo ministerialne, co się tłumaczy służebne, nie? Dla tych wiernych. I teraz z tego wynika to, czy się nimi opiekuje i w jaki sposób się nimi opiekuje. Nie? Chociażby dbam o to, żeby, jak to Paweł pisze do Tymoteusza, wilki nie weszły do owczarni. Nie? Czyli właśnie zdobywam kompetencje teologiczne i umiejętność rozeznawania po to, żeby powiedzieć, sorry, ale to już nie. Nie? Jakby to odsuwamy albo w ogóle wywalamy. To jest wezwanie do tego, żeby prowadzić życie święte i pobożne. Wychodzi jak wychodzi, ale do tego jesteśmy wezwani. No właśnie po to, żeby móc być kimś, kto będzie pokazywał na Pana Boga i uczył tam, nie wiem, modlitwy i takich różnych rzeczy, nie? Bo całe to życie ma być podporządkowane temu celowi. Natomiast to nie jest kompetencja na przykład, myślę, do, nie wiem, prowadzenia budowy. Nie? To tego ze święceniami się nie dostaje. Nie? To się dostaje, rozumiem, na studiach w Politechnice czy w jakimś product managementie, gdzie uczysz się prowadzić jakiś proces. Nie? I myślę, że to jest strasznie słabe, że z jednej strony my mamy trudny z zaproszeniem świeckich do współpracy, ale z drugiej strony mam wrażenie, że świeccy nie bardzo się garną do tej współpracy. Nie? Mhm. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Chyba tak. Jest jakiś lęk w ogóle przed wizytą na plebanii, tak mi się wydaje, ogólny, nie? Że to jest takie raczej miejsce, w którym się załatwia jakiś papierek do jakiegoś sakramentu, czy coś tam, czy jakiś... Kolejny urząd, nie? Tak, kolejne jakieś tam rzeczy administracyjne, ale
taki klucz, żeby okej, rozeznam swoje powołanie, dobra, jestem super stolarzem, jestem super, super śpiewam, super, nie wiem, jestem inżynierem i pójdę do mojego kościoła parafialnego i zapytam, co trzeba zrobić w dziedzinie, której jesteś kompetentny, no to rzeczywiście chyba mało jest takich potrzeb, a to w sumie nie wiem, czy nie rozumiem. Ale ty nie szukałeś miejsca w parafii, żeby się zaangażować, czy szukałeś? Czy właśnie, czy wspólnota Vera Icon i twoje zaangażowanie na YouTubie to jest to, co jakby jest kropka, koniec, finał? Ja ostatnio miałem, wiem, że też w karetce w drodze była rozmowa z Marcinem Kędzierskim. Marcin Kędzierski, też ja z nim rozmawiałem i on powiedział o takim, w swoim tym tekście zresztą, tym słynnym, napisał o dużej i małej scenie. I ja mam wrażenie, że jestem przez te swoje różne uzdolnienia, które dostałem od Pana Boga, powołany do bycia też na dużej scenie. Dużej nie mam na myśli ważniejszej, nawet nawiasem mówiąc uważam, że ta mała scena jest ważniejsza. Patrząc na przykład chociażby na kryteria Pana Boga, kto jest większy, to wiadomo, co musi robić. Ale więc to jest moje pierwsze powołanie, ale właśnie w tej wspólnocie realizuje się już jako kościół lokalny, no bo współpracujemy z, no teraz nie wiem, robimy jakiś grup pański u zmartwychwstańców w Krakowie i to są projekty artystyczne, które są na styku współpracy z duchownymi. Więc tylko w tym charyzmacie właśnie, w charyzmacie sztuki, w charyzmacie czegoś zdobienia kościoła, nie? W charyzmacie, nie wiem, głoszenia piękna na przykład, nie? Ale wyobrażam sobie, że na przykład rycerze Kolumba, którym rozmawiałem w ogóle z moim papieżem, z moim, może kiedyś papież, chociaż już trochę późno, z moim proboszczem, który z mojej lokalnej takiej małej miejscowości, mojej parafii Zaleszany, gdzie powiedział, że dużą robotę robią właśnie rycerze Kolumba, którzy przychodzą rzeczywiście jako nieliczni faceci ze swoimi kompetencjami, gdzie naprawdę załatwiają takie rzeczy jak naprawa płotu, bo samochód się wjechał w zabytkowy płot i trzeba coś z nim zrobić, czy zrobienia takich właśnie rzeczy jak z dachem i tak dalej. No i wydaje mi się, że to jest takie sprzężenie zwrotne, że i też i my nie wychodzimy do proboszcza, żeby o to go poprosić, a też proboszcz, ten przysłowiowy proboszcz, może powinien częściej oddawać te swoje kompetencje. Mhm. Nie? A powiedz mi, bo podejrzewam, że wśród wielu osób może powstać takie pytanie w głowie, że no okej, nawet mam jakiś talent, nie? Mógłbym go jakoś użyć w parafii, ale brakuje mi motywacji do tego, żeby jednak wyjść z taką propozycją. Co dla ciebie było tą motywacją, żeby jednak wziąć sprawy w swoje ręce? No bo prowadzenie kanału na YouTubie, dawanie własnej twarzy, mówienie o tym, że wierzę w Jezusa Chrystusa, On jest moim Zbawicielem, zapraszanie tam księży i różnych ludzi, którzy doświadczyli jakiegoś działania Bożego, nie tylko, ale właśnie tych ludzi, to jednak jest takie no, mocno wyjście przed szereg, przynajmniej wciąż w tej naszej rzeczywistości. I co ci motywuje do tego? Jak miałem odpowiedzieć na pierwszą część pytania, co może zmotywować, to wydaje mi się, że to najbliższa na przykład Ewangelia, to znaczy Jezus mówi, że jeżeli chcesz być wielki, to bądź sługą i tyle w sumie. Nie? To tak naprawdę, to naprawdę koniec, można byłoby tak na to pytanie odpowiedzieć. Ale żebym odpowiedział ja w konkrecie, co mnie motywuje, to musiałbym chyba, no właśnie to jest cała historia związana z moim życiem, z moimi różnymi przewrotami, którą nawet nie chcę chyba opowiadać tak pobieżnie, bo mogę być źle zrozumiany. A można ją gdzieś obejrzeć na YouTubie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie, bo to jest moje świadectwo, w ogóle zapraszam na te spotkania. Nie mówię o tym na YouTubie jeszcze dlatego, że ta rzecz nie dotyka tylko mnie. Nie? Ja już sobie poradziłem z moją przeszłością, nawet tych najbardziej mrocznych momentach i mam z tym luz i nie boję się jakichś tam komentarzy. Natomiast no, też są w tej historii inne osoby, które chyba nie mają tego przerobionego, więc jakby to nie jest na pewno ten moment. Pan Bóg chyba tego jeszcze nie chce. Ale jakbyś miał tak właśnie jakiś taki stworzyć taki, wiesz, bottom line i powiedzieć, co mnie motywuje do tego, żeby dalej działać w tej przestrzeni, czy co mnie zamotywowało w pierwszym momencie, żeby ruszyć? Chyba to, co znowu usłyszałem ostatnio z jakiegoś duchownego, przepraszam, że nie pamiętam od kogo, że ja w pewnym momencie, w momencie swojego nawrócenia, dostałem tą perspektywę Królestwa Bożego, patrzenia na rzeczywistość. Tłumaczę w konkrecie, co znaczy, bo to jest uważam najpiękniejsze, co można powiedzieć. To powiedział jakiś brat dominikanin, brat Jacka Hajnosa, współbrat. On powiedział, że
czym jest Królestwo Niebieskie na Ziemi, że ludzie się często frustrują, że jest cierpienie, że jest zło, że jest choroba na tym świecie, no to gdzie jest to Królestwo, o co chodzi? No i właśnie tym Królestwem jest zmiana perspektywy, patrzenia na te rzeczy, gdy nabywa się wewnętrzne, duchowe założenie jakichś okularów dziwnych, nie wiadomo dlaczego nagle je nabywamy. I w moim momencie ten moment tego nawrócenia było czymś takim. I to jest dla mnie taka motywacja, że jakkolwiek to pompatycznie nie zabrzmi, mi naprawdę w sumie w życiu tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby moi wszyscy właściwie ludzie, z którymi się spotykam, poznali Pana Boga, poznali Jezusa i to wreszcie mam wrażenie, od kilku lat dopiero wynika to z autentycznej miłości do nich, takiej autentycznej, a nie z jakichś moich wykalkulowanych interesów właśnie, że tutaj będę fajny, tutaj będę coś tam. Poczucia misji i tak, tak dalej. Tak, poczucia misji, że właśnie będę, nie wiem, czy zarabiam na YouTubie, czy będę YouTuberem i tak dalej. Więc to jest moja naprawdę motywacja. I w sumie wiem, że to może zabrzmieć, że ja się jakoś tam... Oczywiście w sumie jestem bardzo niedoskonały w wielu aspektach, to widać, ale rzeczywiście ja mam taką motywację, że tego chcę. Nie? Ale to wiesz, to mi uświadamia jedną rzecz, która może za mało brzmi w Kościele. Znaczy, jeżeli zależy ci na Kościele i chciałbyś go zmienić, to sorry, ale to jeżeli jesteś człowiekiem nienawróconym, tego nie zmienisz. Mhm. Jakby to faktycznie nie założysz tych okularów, o których mówisz, nie? I nie wejdziesz w tę rzeczywistość jako w to, co jest absolutnie fundamentalne, o co trzeba zabiegać, właśnie modyfikować, tam naprawiać i zająć swoje miejsce. Nie? Znaczy nie wiem, czy dobrze to rozumiem, tak, co mówisz, ale... Tak, bo to jest w Ewangelii właśnie o prowadzeniu, czy ślepy ślepego poprowadzi. No nie poprowadzi, wpadł w dół, nie? Pan Jezus mówi. Więc, no więc to było to. W sensie ja też, wydaje mi się, że wciąż jestem na wielu aspektach ślepy, gdy właśnie zakłócam ten porządek miłości i wtedy sprzedaję jakieś bajki, które w ogóle są dla mnie później po latach wyczuwalne, jej, co ja robiłem w ogóle. Ale jednocześnie no, zakładanie tych okularów, bez tego się nie da, nie? Bo mam też przeszłość, mam też doświadczenie nawracania, jak trochę Szaweł nawracał, a sam wymagał nawrócenia, nie? I to jest straszna perspektywa, no ale na szczęście Szaweł się nawrócił też, nie? Więc... Miejmy nadzieję, że Tomek Samołek też. Tak, wreszcie, no. Jak to było, że powieko? Przejdzie z wiekiem. Przejdzie z wiekiem. Przejdzie z wiekiem. Przybiją wieko i wtedy przejdzie. Słuchaj, a jak kiedy myślisz o Kościele i kiedy myślisz właśnie o tym, że no okej, żeby Kościół kształtować, to trzeba być nawróconym, trzeba mieć te okulary, trzeba faktycznie widzieć, że Królestwo Boże to jest to, o co zabiegamy. Masz jakieś takie marzenie, czym Kościół mógłby być? Czy to jest raczej tak, że mówisz, nie patrzmy w marzenia, tylko róbmy swoje? Myślę, że wróciłbym do tego, co powiedziałem na początku, nie? Że to jest Jezusa marzenie, na ten Kościół jest lepsze niż moje. I on ostatnio je odczytuje w charyzmacie jedności. Jezus zresztą wzywając do jedności, zrobił to tak w ogóle w jakimś takim swoim, można powiedzieć, przepraszam, jeżeli coś nadużywam, to mnie sprostuj, w jakimś takim testamencie w ogóle, w Ewangelii pod koniec chyba Ewangelii świętego, według świętego Jana, gdzie mówi, bo z 5 razy, bo z 6 razy, abyście stanowili jedno, jakby wiedząc w ogóle, że ten Kościół będzie szedł w coraz większe podziały, coraz większe no, rozczłonkowywanie się. Więc w tym czuję jakby obecnie to swój charyzmat, żeby szukać tej jedności. Chociaż też już się spotykałem i to jest śmiać się chcę po prostu, że to wezwanie do jedności jest przejawem modernizmu w Kościele na przykład. Także, wspaniale. Także, no ale to też tak można. Nie? No to pytanie właśnie, wiesz, jak rozumiemy jedność, nie? Bo jeżeli jedność rozumiemy jako takie, wiesz, ukrywanie różnic, czy znalezienie jakiegoś takiego akceptowalnego kompromisu, no to faktycznie, sorry, ale to nie jest wysłuchanie modlitwy arcykapłańskiej, nie? Bo Jezus przez całe te modlitwy, do której nawiązujesz, 17 rozdział Jana, właśnie Ojcu, nie? Żeby aby byli jedno i żeby świat przez to poznał, żeś Ty mnie posłał, nie? I tam to, ten motyw wraca. Natomiast uczniom mówi, kochajcie się wzajemnie tak, jak ja was pokochałem, nie? To jest to, przez co będziecie uczniami, nie? Więc miłość to nie jest taki właśnie
pobłażliwość, to nie jest takie wyrównanie, to nie jest kompromis, nie? Tylko to faktycznie jest dbanie o to, żeby prawda była tym, co pokochasz i tym, czemu podporządkujesz swoje życie, nie? Znaczy to jest działanie na rzecz dobra tego człowieka, tego kocham, a nie utwierdzanie go w jego wadach, nie? Więc w tym sensie rozumiem tych, którzy mówią, że jedność jest pojęciem modernistycznym, że rozumieją jedność jako takie właśnie no, wyrównanie tego, co jest niewygodne, żebyśmy mogli się spotkać tutaj jako takim, nie wiem, jakimś szyldem wzajemnego akceptowania się, tolerancji, tam czegokolwiek jeszcze. Miłosierdzizmu. Nie? Miłosierdzizmu. Nie, jasne, to jest oczywiście, no w ogóle mamy chyba problem z, no właśnie przez to mam wrażenie rozczłonkowanie się Kościoła jest taki galimatias pojęciowy, nie, że każdy sobie wybiera jakby tam, ja przynajmniej czytam Kościół, naukę Chrystusa jako i, a nie wybieranie sobie na przykład Jezusa tylko miłosiernego albo tylko sprawiedliwego. Jedni właśnie mówią, że przypominają ciągle o piekle i w ogóle i to jest najważniejsze, a drudzy wyciągają drugą rzecz. Albo jedność też, no jedność, miłość i tak dalej, te wszystkie pokój na ziemi, można to wszystko tak naprawdę no, dzielić. A, nie? A pokusiłbyś się jakąś taką diagnozę, które podziały nam, katolikom, w tym momencie najbardziej przeszkadzają? Które podziały? Wewnątrz Kościoła? Bo faktem jest, że ja to będę sobie gadał, a ty wiesz, zastanów się nad odpowiedzią, ma na to, żeśmy się nie umawiali, ale tak, ale umawialiśmy się na to, że pójdziemy za rozmową, więc idziemy za tymi wątkami, które się pojawiają. Bo faktycznie ja mam takie wrażenie, że żyjemy w plemionach. Nie? I to nie tylko jako społeczeństwo i tam jest plemię, które się zowie KO w tym momencie i tam PiS i różne mniejsze plemiona, które czasem zawiązują jakieś krótkotrwałe alianse, ale też w Kościele. Znaczy, że żyjemy faktycznie w plemionach. Nie? Jest to plemię, które mówi Franciszek i ma papieża Franciszka na sztandarach i jest to plemię, które mówi Benedykt i takie, które mówi nie wiem, tradycyjna liturgia i ci, którzy mówią tylko neoni albo nowa ewangelizacja, w ramach nowej ewangelizacji zróbmy wszystko, co niedozwolone, tylko żeby ludzi zachęcić do kościoła, no i tak dalej, dalej. Tych plemion bardziej subtelnych też jest dużo, nie? To można pod konkretnymi tytułami czasopism, portali, kanałów YouTube'owych, tam zawsze jakaś jest grupka zwolenników. Elektoraty. No i te plemiona ze sobą tak naprawdę moim zdaniem tracą czas na walkę, a nie na rozmowę, nie? Ale wracam do pytania, czy pokusiłbyś się o jakąś taką diagnozę, które podziały nam najbardziej szkodzą? Nie pokusiłbym się. Zdiagnozowałbym właśnie tak, jak to powiedziałeś, w sensie opisałbym to. Natomiast jestem na etapie jeżdżenia po tych elektoratach, to znaczy jeżdżenia po tych wysepkach. I odwiedzasz rezerwaty różnych tak, takich. Odwiedzam i słucham. Jest mi ciężko, często mnie to bardzo przekracza, co zresztą widać w jakimś moim stresie i emocjach i w ogóle w nieporadnych pytaniach. Natomiast jakby też nie roszczę sobie prawa, że właśnie na jakieś diagnozy. W ogóle ja też na swoim kanale też tak trochę staram się, im bardziej chyba dłużej żyję, tym mniej stawiam diagnoz, a bardziej zostawiam tą przestrzeń, chcę przynajmniej zostawiać tą przestrzeń do działania dla Pana Boga, nie? Że nie zamykam tematu, że właśnie jedność to jest to i to, idźmy, róbmy to, to jest zbiór diagnoz, to i tak trzeba to zrobić i kropka, albo te najbardziej podziały szkodzą. Tylko ten cykl na przykład tych rozmów rozpatruje szansę powodzenia w ten sposób, że ja wszystkich wysłucham, że ja wszystkich dam wysłuchać innym, bo żeby widzowie też usłyszeli. Co Pan Bóg z tym zrobi? Jeżeli to powie, że to był beznadziejny pomysł, że w ogóle straciłeś 3 lata albo 5 lat, to okej, okay. A jeżeli zrobi z tego coś dobrego, to jego chwała. No, ja jestem sługą, nie? Bo mi się zdaje, tak idąc na przedłużenie tego, co mówisz, że z jednej strony taka robota, którą świetnie wykonuje Monika Jaruzelska, czyli właśnie zapraszanie ludzi z różnych stron do rozmów, takich, gdzie daje przestrzeń do wypowiedzenia się, niekoniecznie to kontruje zawsze, tylko właśnie raczej chce zrozumieć rozmówcę. To jest robota, której myśmy nie zrobili, ale dlatego, że jesteśmy skupieni na rzeczach, do których jesteśmy przywiązani i chronimy je, no bo właśnie świat się zmienia, wszystko się zmienia, czujemy się zagrożeni, więc chronimy te rzeczy, do których jesteśmy przywiązani, a zapomnieliśmy, że za tymi rzeczami jest Chrystus. Znaczy, jeżeli ktoś ma nas połączyć, to jest On. I teraz moje przywiązanie do rzeczy może być granicą właśnie takiego, czy oddzieleniem się od Jezusa, nie? Że naprawdę w ruchu charyzmatycznym może być jakieś dobro, którego ja nie dostrzegam, dlatego że dostrzegam dobro innego typu, na przykład, nie wiem, w tradycyjnych formach pobożności.
Nie? I teraz skomunikowanie się, nie? To właśnie jest powiedzenie sobie, odważmy się na to, żeby faktycznie postawić Jezusa na pierwszym miejscu. To, co mówisz, wiesz, o tych okularach. Znaczy, spójrzmy na Niego i, jakby, i posłuchajmy Jego. I teraz zobaczmy, co z tego, co ja wnoszę do Kościoła, jest czymś, co buduje jedność z Chrystusem, czym mogę się podzielić, nie? A nie czego muszę bronić, albo z, czy, właśnie z czymś innym muszę walczyć, żeby nie, jakby nie dopuścić sam jakiegoś tam właśnie innego typu przeżywania tej relacji. Ale więcej na ten temat porozmawiamy z ojcem Tomaszem Grabowskim w rozmowie o jedności. Aha. I na ten odcinek już was zapraszam. Prawdopodobnie jest już na kanale, a może będzie w przyszłości. Więc może więcej już nie mówmy na ten temat. Dobra, dobra, to do tego wrócimy przy rozmowie w krosie, że tak powiem, czyli u ciebie. Bo znaczy, wiesz, to jest pasjonujący w ogóle wątek, bo oczywiście z nim, jedno słowo jeszcze, jedno zdanie, z nim się wiąże to, jak nie rozmyć wyrazistości Ewangelii. Nie? Czy to jest coś, co naprawdę tak. Myślę, że powinno nas niepokoić, ale wyrazistość Ewangelii się bierze nie z mojego jej odczytania, tylko z tego, czy Jezus faktycznie tak o tym myśli, jak ja o tym myślę. Nie? Słuchaj, a jeżeli tak na takim gruncie właśnie nawracania się, ja bym ci, mógłbym ci zadać pytanie, to zadałbym takie. Jak myślisz, z czego przede wszystkim katolicy, których znasz, powinni się raz nawracać? Znaczy, jakie postawy powinni odłożyć na bok i co ci tak naprawdę przeszkadza w tych właśnie spotkaniach, chociażby z tymi różnymi elektoratami, jak to nazwałeś? Co jest takim, wiesz, no jesteś ewangelizatorem. Co jest jakie jest wezwanie do nawrócenia? To co mówi duch do Kościoła? W ogóle to naprawdę stawiasz mnie tutaj w roli, że ja mam tutaj stawiać diagnozy. Ja nie wiem. Z tobą jestem chrześcijaninem. Z tobą jestem chrześcijaninem. Naprawdę, bo ty nie masz nic mniej do powiedzenia niż ja. Okej, okay, to powiem tak, że ja wierzę w to, że skoro Pan Bóg dał mi takie, nawiązujemy do tego powołanie, do umniejszania siebie na rzecz Jego, to wydaje mi się, że ja mam mówić do ludzi, którzy tego potrzebują. Którzy wierzę, że Pan Bóg też tym kieruje, tak, moim kanałem, moją działalnością. W ten sposób, że wokół mnie gromadzą się ludzie, może artyści właśnie, którzy często mają z tym problem, może ludzie, którzy są wrażliwi, no nie wiem, estetami są, którzy często mają problem z właśnie jakimś przyrostem ego i pychy. I może u mnie to jest właśnie pokora, nie? Że moje wyzwanie do życia, plus myślę, że to, co jeszcze przeżyłem w kontekście różnych nałogów, jakie miałem, to jest coś, czym się muszę dzielić, więc ja nie powiem generalnie, że ludzie wszyscy, z którymi rozmawiam, te wszystkie plemiona potrzebują pokory, ale ja to tak odczytuję, że ludzie, do których ja jestem powołany, potrzebują tej pokory. I wydaje mi się, jak już miałbym rzeczywiście jakoś tak diagnozę dawać mocniejszą, to jest chyba najważniejsze, bo takie zrobienie kroków w tym, takie przyznanie się, że moja prawda może niekoniecznie, w sensie nie wyrzekanie się jej w żaden sposób i nie szukanie tego, co powiedziałeś, jakiejś zgody za wszelką cenę, żeby w ogóle wyrzec się swojej prawdy i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Ale ja mam też takie doświadczenie bardzo mocne w swoim życiu, że czytałem przez, myślę, 20 parę lat Pismo Święte i czytałem je i znałem te wszystkie historie z Ewangelii na pamięć. Łącznie z tym, czy tym fragmentem o belce i o belce w moim oku i o drzazdze w oku bliźniego. Czytałem to tysiące razy i zawsze czytałem to tak na zasadzie, a no tak, no dobra, oni tam mają te belki i tam moje drzazgi się czepiają. Nie? I tak po prostu naprawdę przez całe życie ja żyłem w przekonaniu, że tak jest. Nie? A motyw mojego nawrócenia, mojego coraz bliższego spotykania się z Jezusem i dlatego uważam, że to jest istota, to były momenty, w którym powiedział Pan Jezus, ej, zatrzymaj się, może pierwszy raz po 20 paru latach, zapytaj mnie, czy tam, gdzie ty masz tą belkę, może ty masz tą belkę, nie? I Pan Bóg rzeczywiście mi pokazywał, po prostu, i ja byłem w szoku po prostu. Byłem w szoku, jak mi pokazywał właśnie na przykład to osądzanie innych, jak mi pokazywał właśnie to, że ja siebie pokazuję na pierwszym planie i on powoli pokazywał mi tą belkę, nie? I więc wydaje mi się, że no, on naprawdę lepiej wie, nie? I
dla mnie, i w tym też widzę pokorę pewną, nie? Że, tylko że my też nie jesteśmy w stanie sami w sobie wygenerować pokory, że okej, ja będę teraz dzisiaj pokorny, bo ludzie też często na moim świadectwie mówią, no to jak się stać pokorny? No nie zrobisz tego sam, nie? Że właśnie to jest znowu jakby zapętlenie się w tym, że ja muszę coś zrobić, nie? No Pan Bóg zrobi, tylko Mu oddaj, poświęć mój czas, nie? Proś Go o to, o pokazanie tego planu na Ciebie. Wiesz, bo tak dodaję te pytania o diagnozy i tak dalej, nie chcę Cię tutaj, wiesz, zawstydzać, żebyś zajął rolę, której nie chcesz pełnić, ale moje myślenie o świeckiej w Kościele jest takie, znaczy jeżeli faktycznie zależy nam na ciele Chrystusa, nie zależy nam na Kościele, to ta odpowiedzialność jest wspólna. Nie? I teraz jeżeli ma ktoś zająć swoje miejsce w Kościele, to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej, że faktycznie odkrywa Chrystusa, zmienia mu się perspektywa, Królestwo Boże staje się tym pierwszym wektorem, któremu się podporządkowuje, i angażujemy się razem. I wtedy naprawdę nie ma uprzywilejowanych. Nie? No i takie wspólne, wiesz, jakby dzielenie tej odpowiedzialności, no jest, przynajmniej ja tak to rozumiem, no jakby takim no, jedynym sposobem na to, żebyśmy sobie powiedzieli, kurczę, to nie ktoś inny ma teraz zrobić te roboty, żeby Kościół był lepszy, tylko to jest nasza sprawa. Nie? I to zajęcie tego miejsca na osobistym poziomie polega na nawróceniu i przyjęciu tej perspektywy, no a potem właśnie wkraczania w kolejne tam kręgi, gdzie mogę coś robić i jakoś te doświadczenie osobiste wprowadzać w życie. I rozdawać się, nie? Że w sensie, że Pan Bóg też mówił, że darmo otrzymaliście, darmo rozdajcie, nie? Że jak ktoś ma może więcej pieniędzy, jest menadżerem, jest prawnikiem, jest kimś tam, to on musi te umiejętności cedować, nie? Znaczy cedować, złe słowo, oddawać Kościołowi, nie? Tak, to jest właśnie, wiesz, to bardzo często spotykam wiernych, czy w ogóle księży, którzy mają kłopot z proszeniem o pieniądze, a mi się wydaje, że to jest, a propos tego, że to jest jedno z przykazań kościelnych, ale wydaje mi się, że to jest właśnie najprostszy sposób budowania czegoś dobrego, nie? Że jeżeli podoba mi się to, co robisz na kanale, to mogę się tam zapisać do patronów i wspierać Twoją działalność, bo ja nie umiem tego zrobić, ale z Tobą mogę to zrobić, w takim sensie, że energia, która jest w pieniądzu, który zarobiłem gdzie indziej, mogę Ci ją dać po to, żebyś Ty kontynuował swoje dzieło, nie? Bo ono nie jest tylko Twoje, tylko też jest moje, bo ja przez pieniądze angażuję się w to dzieło. Mówię o Twoim kanale, mam na myśli również nasz, tak. Nie? Że to właśnie tak to działa. Znaczy, wiesz, te wszystkie instytucje kościelne oczywiście, że są zawsze uboższe i zawsze są NGO-sami, więc mają mniejsze tam możliwości zrobienia dużych pieniędzy i potrzeba, żeby ci, którzy robią pieniądze gdzie indziej, dzielili się nimi na to, żeby dobre dzieła w Kościele rosły. Nie? Tak, i ja jeszcze powiedziałbym coś jedno, bo często jest tak, że proboszczów, bo zejdźmy może trochę niżej, niż, w sensie niżej na zasadzie do lokalnej parafii, nie niżej, do lokalnej parafii, że często proboszczowie, oni szukają środków, nie? Że często na przykład z mojej perspektywy jest jakaś taka pretensja wśród artystów, że no a dlaczego nie ma tutaj pięknych figur drewnianych, tylko jest ze styropianu, nie? Tak jak powiedziałem. No bo nie ma kasy często, nie? I często, no to księże, no to nie rób coś, no to zbieraj pieniądze. No nie, może właśnie w tym też ktoś ma charyzmat, umiejętność, nie tylko pieniądze ma, ale ma umiejętność pozyskiwania środków, nie? Że też księży duchownych nie ma co zostawiać tym samych, nie? Bo oni często są po prostu coś, co jedyne mogą zrobić, to powiedzieć w ogłoszeniach, że dawajcie pieniądze, nie? A często po prostu sponsorów nie umieją szukać, nie? Więc we wszystkim naprawdę każdy ma unikalne umiejętności, czy to graficzne, czy jakiekolwiek, które może jakoś wykorzystać, użyć, oddać je. Dokładnie, wiesz, i też tak sobie myślę, że przy takiej małej wiarygodności duchownych, jeżeli nam zależy na Kościele, no to my też możemy tworzyć jego wiarygodność. Znaczy, jeżeli się angażują świeccy i jest szansa na to, że budują coś dobrego, no to jest odzyskiwanie wiarygodności ludzi wierzących, nie? No bo znowu, to nie tylko księża są tym Kościołem. A ostatnie z mojej strony, wiesz, pytanie, bo na pewno wielu naszych widzów spotyka się z zarzutami wobec Kościoła, nie? Domyślam się, że ty również. Masz jakąś strategię prowadzenia takich rozmów właśnie, kiedy ktoś mówi, no ale księża są beznadziejni, a tam pedofile, a to, nie wiem, łasi na kasę i w ogóle, że do Kościół się skompromitował, jest przeżytkiem, a nauczanie to jest ze średniowiecza. Prowadzisz takie dialogi, czy raczej ich unikasz, czy masz na to jakieś podpowiedzi? Pewnie w teorii jestem świetny, a w praktyce pewnie słaby. Natomiast jak patrzę na jakieś takie wcześniejsze zrywy, w przeszłości zrywy świeckich w stosunku, w ogóle świeckich kościoła, będących w kościele i spoza, to wydaje mi się, że znów brakuje takiego
wysłuchania, nie? Że podam dwa przykłady skrajne, na przykład wśród świeckich wierzących. Była inicjatywa na przykład Odzyskajmy nasz Kościół i była inicjatywa Komunia Święta, Stop Komunii Świętej na rękę. Dwie inicjatywy świeckich, które wychodzą od wierzących ludzi, dla których Pan Bóg jest ważny. Z obiema inicjatywami, uważam, mają swoje wady, w sensie, że widać tam rzeczy, które Kościół nie może przyjąć od A do Z w jakiś sposób, z różnymi argumentami. Natomiast w obu tych przypadkach ten dialog, moim zdaniem, nie istniał tak naprawdę, nie? I po prostu to było takie znowu zamknięcie się, że po prostu nie. Bo u nas jest tak, koniec, kropka. No ale no nie widzę takiego sensu. U nas jest taka, jakaś taka, u nas mówią o naszym kościele, im gremium oczywiście, generalizuje pewnie krzywdząco, taka tendencja do tego, żeby obawa, że w ogóle my się w jakiś sposób ubrudzimy, przebywając, słuchając nawet głosu, przebywając z tymi ludźmi, nie? Wychodząc na przykład do tych ludzi protestujących na Franciszkańskiej kiedyś właśnie w Odzyskajmy nasz Kościół, albo polemizując w sprawie tej komunii na rękę, że jej nie wolno rozdawać i argumentując spokojnie, nie? Tylko wydaje mi się, że tutaj nie ma często dialogu, tylko jest po prostu stop, nie? Więc w tym bym jakby rozpatrywał w ogóle takie... Czyli generalna postawa rozmowy i jakby nie bania się wejścia w taką sytuację. Ojciec Tomasz Biłka mówił, że żeby tak jak Jezus, najpierw komunio, później konfesja, czyli najpierw przebywanie, a później wyznawanie wiary, że Jezus tak w sumie robił, nie? Chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, jak czytałem Ewangelię, znowu sprostuj mnie, że najpierw rzeczywiście spotykał się z człowiekiem, a dopiero później wyznawał wiarę. Nie dlatego, żeby mam cię, dobra, to teraz ci powiem, jaka jest prawda, tylko to naprawdę to spotkanie dużo zmienia. Nie? Ja mam też takie doświadczenie z moimi rozmowami, nie? Że siedząc w domu w internecie, patrząc na ludzi, ich programy, ich działalność na Twitterze, gdzieś tam, naprawdę można sobie stworzyć takiego, w cudzysłowie, potwora w głowie i takie różne obawy, uprzedzenia i lęki, a potem to spotkanie, czy z ojcem Kramerem, czy z drugiej strony z redaktorem dla mnie Kratiukiem, było po prostu naprawdę czymś takim bardzo mocnym, ale co jest najgorsze w ogóle w tym wszystkim, że tego nie widać na ekranie. Mhm. Że nawet jak ja się spotkałem i później montowałem te wywiady, to ja miałem coś takiego, kurczę, ale wy tego nie widzicie, nie? Że w tym sensie mój cykl trochę nie ma sensu. To znaczy jedyne, co to ja mogę zaświadczyć o tym, że spotkanie zawsze ma sens. Że to jest zawsze przerwanie jakichś chorych, na pewno od razu Pan Bóg oczyszcza takie wszystkie dziwne uprzedzenia. Nigdy nie jest tak, że się w ogóle jest poziom pewnego utożsamienia i zgody. Natomiast te wszystkie rzeczy zbędne, które bardzo narastają często w głowie, w jakichś takich uprzedzeniach, one po prostu tak kruszają. Nie? Więc spotkanie dla mnie. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za te wszystkie rzeczy, o których opowiadałeś. Dzięki. Staram się, żeby te nasze programy w karetce w drodze nie wyciągały się ponad godzinę. Oczywiście przekroczyliśmy ten czas i pewnie byśmy przekroczyli go jeszcze bardziej, gdybym po prostu nie widział tego, że zegarek do mnie mruga. Natomiast zapraszamy też na rozmowę u Ciebie na kanale. Tak, zapraszam. W innych tematach, którą Ty będziesz prowadził, nagrywamy w innej kolejności, ale pewnie u Ciebie pojawi się wcześniej niż u nas. W każdym razie kanał Tomka Samołyka na YouTubie bardzo Wam serdecznie polecam. A Tobie bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i tę rozmowę. Dzięki wielkie. Dzięki. Proszę Was, komentujcie, bo rozmowa jest zawsze lepsza, jeżeli nie tylko dwie osoby w niej biorą udział, ale także słuchacze. Dlatego bardzo Was proszę, żebyście komentowali to, czego zabrakło, czego nie zauważyliśmy. Wskazujcie nam błędy w naszym myśleniu. Jeżeli tylko nam się uda, będziemy się jakoś do tego odnosić, albo w kolejnych nagraniach, albo w komentarzach. W każdym razie to jest tylko pretekst do tego, żebyście Wy też się mogli spotkać i żebyście mogli nawzajem się posłuchać. Zostańcie z Bogiem.